Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam na briefingu na Szczecińskim Ratuszu. Przede wszystkim chciałbym podziękować za przyjście, a tematem naszego briefingu będzie przedstawienie, jakie są kolejne kroki w sytuacji prawnej obiektu przedszkolnego przy ulicy Przemysłowej. Chciałbym, aby teraz głos zabrał dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, pan Tomasz Szczuk, oddaję głos. Ja po prostu postaram się przeczytać możliwie najszybciej informację, która dotyczy przedszkola niepublicznego funkcjonującego przy ulicy Przemysłowej 5. Mowa oczywiście o przedszkolu Krasnoludek. Informujemy, że z dniem 28 kwietnia Komunalne Centrum Usług Wspólnych jako trwały zarządca tej nieruchomości rozwiązuje umowę na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 5 zawartą między spółką cywilną pani Kwak i pani Smukowskiej, a miastem. Podstawą prawną rozwiązania jest złamanie zapisu mówiącego, i to cytuję prosto z podpisanej umowy: dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego poddzierżawiać lub oddawać w najem przedmiotu dzierżawy ani w części, ani w całości osobie trzeciej, ani też oddawać go do bezpłatnego używania, oraz złamanie zapisu o wyłącznym przeznaczeniu budynku i działki na usługi oświatowe. W trakcie przeprowadzonej w dniu 4 marca przez Komunalne Centrum Usług Wspólnych kontroli stanu technicznego obiektu stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że na terenie placu zabaw przedszkola Krasnoludek znajdowały się dwa billboardy reklamowe na trwałe związane z gruntem. Dzierżawca nie posiadał żadnego pozwolenia na zainstalowanie tego typu instalacji reklamowych i to jest oczywiście ewidentne złamanie zapisów umowy, które Państwu przed chwilą zacytowałem. W związku z powyższym w przedszkole w obecnym kształcie funkcjonować będzie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Przypomnę tylko, że umowa, którą miasto rozwiązuje w dniu dzisiejszym, i tak miała wygasnąć 31 sierpnia, ale w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami musieliśmy podjąć taką, a nie inną decyzję. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to sytuacja nadzwyczajna i ten rok przedszkolny trwa, a fakt zapewnienia opieki dla dzieci mieszkańców Szczecinka jest dla nas najistotniejszy i najważniejszy, chciałbym za Państwa pośrednictwem uspokoić i zagwarantować, że opieka wakacyjna w lipcu zostanie dzieciom z tego przedszkola zapewniona. To będzie miało miejsce w budynku przedszkola imienia Kornela Makuszyńskiego. Tak zresztą jak zazwyczaj trwała opieka wakacyjna w sierpniu, więc tutaj nie ma absolutnie żadnych podstaw do niepokoju, do jakichś panicznych ruchów. Wszystkie dzieci znajdą opiekę wakacyjną w miesiącu lipcowym, a zazwyczaj także zwyczajowo te dzieci, jeżeli nie były na wakacjach w sierpniu, również do Kornela Makuszyńskiego uczęszczały. Przypomnę to, co pan dyrektor powiedział, że od września nowy podmiot wedle prawa powinien w tym obiekcie prowadzić zajęcia przedszkolne. Wiemy, że sytuacja między obecnym przedszkolą, obecnym najemcą miastem jest sytuacją, w którym jesteśmy w konflikcie prawnym, więc jeżeli to przedszkole dalej będzie we wrześniu tam funkcjonowało bezprawnie, również chciałbym uspokoić rodziców i mieszkańców Szczecinka, że mamy zapewniony obiekt zastępczy. A ja dodam ze swojej strony, proszę Państwa, jeszcze jedną istotną rzecz, że w momencie, w którym przedszkole Krasnoludek będzie prowadziło działalność oświatową w budynku, do którego nie ma tytułu prawnego, jest to złamanie przepisów, ewidentne złamanie przepisów, które skutkować będzie wstrzymaniem dotacji, którą to przedszkole otrzymuje z budżetu miasta. Nie może być tak, nie ma w polskim prawie takiej możliwości, aby przedszkole, które nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, mogło w nim funkcjonować. Więc siłą rzeczy zostanie ono wykreślone z rejestru placówek oświatowych prowadzonego przez burmistrza Szczecinka, a dalszą konsekwencją będzie oczywiście wstrzymanie wypłaty dotacji, która przysługuje na każde dziecko w tym przedszkolu. Ja powiem ze swojej strony coś takiego. Obiekt przedszkola został przekazany Komunalnemu Centrum Usług Wspólnych w styczniu. W momencie, w którym
zapowiedzieliśmy się z kontrolą, takie obiekty po prostu zostały tam stwierdzone. Poza tym rozwiązanie umowy zostało podjęte również na innej podstawie, ponieważ poziom bezpieczeństwa na tym placu zabaw też pozostawiał sporo do życzenia, co zostało stwierdzone protokolarnie, a protokół jest załącznikiem do dokumentu stwierdzającego rozwiązanie umowy.